Witam ponownie, moi drodzy. Dzisiaj kontynuacja tego, co zacząłem, opakowaniu silników. Jest to ten silnik, który przyjechał do mnie na reklamację od klienta. W silniku przeprowadziłem kapitalny remont silnika. Silnik był u mnie dwa razy. Z racji tego, że za drugim razem padła skrzynia biegów. Klient tego silnika wypowiedział się pod tym pierwszym filmem, ile u mnie silnik leżał. Leżał tyle, co trzeba było, a więc później po rozebraniu poprosiłem o przysłanie gaźnika. Najpierw zaczniemy od tego, co się w tym silniku stało. Ten silnik się po prostu zatarł. Silnik jest zatarty, zobaczcie, moi drodzy, w miejscu szpilek. Oczywiście wszystkie takie rzeczy dokręcamy w naszym serwisie kluczem dynamometrycznym. A dlaczego tak się stało? Już tłumaczę. Po prostu silnik prawdopodobnie został przegrzany i tłok po prostu za szybko się rozciągnął podczas jazdy i dlatego w miejscu, gdzie cylinder nie mógł się już rozciągnąć i uciec, tłok po prostu się wytarł w czterech miejscach i się przecierał. Klient zgłaszał, że jakieś dziwne stuki w silniku były. No, jak silnik się przeciera, będzie stukał i będzie gwizdał, robią się jaja. Ja teraz otworzę sobie ten gaźnik, ponieważ klientowi sugerowałem, żeby wymienić dyszę w gaźniku na główną dyszę w gaźniku na większą. Jeśli mamy w takim silniku oryginalny Airbox, to mamy dyszę, powinniśmy zamontować dyszę od 75 w górę. Oczywiście byłem w stałym kontakcie z klientem i poradziłem klientowi, żeby po prostu taką dyszę wymienił. Zaraz sprawdzimy gaźnik. Pokażę wam cylinder. Powiem tak, cylinder, moi drodzy, nie jest specjalnie porysowany. Można by się pokusić o to, żeby go przehonować i włożyć z powrotem. I powinno wszystko grać. Ja teraz jeszcze sobie sprawdzę ten gaźnik. Tu wszystko mamy ok. Poza tym tłokiem. Co zrobiłem w silniku wcześniej? Wymieniłem łożyska na wale korbowym. Wymieniłem, moi drodzy, sekunda. Tyle telefonów, że masakra. Wymieniłem również łożyska na skrzyni biegów za pierwszym razem. Wymieniłem wszystkie łożyska w silniku. Wału korbowego, skrzyni biegów. Na drugim razem wymieniłem skrzynię. Wszystkie uszczelniacze wymieniłem. Uszczelniłem silnik. Uszczelniłem przede wszystkim ten silnik, bo z niego leciało jak nie powiem z czego. Dobra, założyłem nowy cylinder z tłokiem, pierścieniami, oczywiście łożysko igiełkowe również było wymienione na nowe. Widać, żeby silnik zajechać, nie trzeba być mistrzem. Powiem wcześniej, że klient sam sobie kupował jakieś zestawy i wymieniał je i dwa razy te zestawy tak samo się zatarły. Sprawdzę sobie gaźnik, tutaj nie pokazuję danych klienta, oczywiście. Wyciągniemy gaźnik sobie, nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Ok, rozłożę sobie tutaj szmatę, żeby nam ładnie kontrastowało. No i mamy gaźnik oryginalny z tego, z tej Aprilki, Aprila to chyba jest, czy Derby, jeden kit, wiemy o co chodzi, silnik EBS w każdym razie. Jest to gaźnik oryginalny z tego pojazdu, z tego silnika. Ja tego gaźnika jeszcze nie otwierałem, ale już widzę, że tu jest taki myk, że już mi się włos na głowie jeży. Zobaczcie, czego tutaj brakuje. Brakuje tutaj iglicy w tym gaźniku. Jeśli to tak jeździło, to mój panie drogi kliencie nie miało prawa tu jechać. No bo nie miało prawa. No, silnik cały czas dostawał dawkę paliwa maksymalną, nawet przy najmniej otwartej manetce. Wiem, że napisze pan do mnie po tym filmie SMS-a albo zadzwoni i powie, że tej iglicy pan nie włożył. Tak, jest iglica, sorry, jest iglica. Ale co? Iglica bez zabezpieczenia, która sobie biega tam i z powrotem, jak jej się podoba. Wyciągamy teraz sobie przepustnicę. Zobaczcie. O matko jedyna. Tu jest przepustnica oryginalna, która nie ma specjalnego plastiku, który ci, którzy są w temacie, wiedzą, że tam specjalny plastik powinien być, który z góry przytrzymuje tutaj tą zawleczkę na iglicy. O, tak pokażę.
Za blisko chyba mam zoom zrobiony. Nie, dobra. O, zobaczcie. Iglica jest nawet wypracowana. Ja nie wiem, czy mamy ostrość w ogóle, bo to coś mi ta kamera tutaj nie ostrzy. No i sprawdzimy sobie teraz, jaka jest dysza w tym gaźniku zamontowana. Wykręcę to sobie, odkręcę dół gaźnika, komorę pływakową. Moi drodzy, jeśli tak będziemy robili z takimi rzeczami, to uwierzcie mi, wasze pojazdy nie będą prawidłowo pracowały. Jeśli to zrobi najlepszy serwis nawet wam remont i ja nie na darmo prosiłem o ten gaźnik od klienta i dostałem ten gaźnik i widzę, że jest tutaj dysza 65, słuchajcie. 65 dysza w cylindrze 70 cm sześciennych, to jest oryginalna dysza z tego gaźnika, z silnika z 50. To musiało się zatrzeć. To musiało się zatrzeć z racji tego, że była taka temperatura w tłoku, że on po prostu momentalnie puchł ten tłok. Nie miało prawa to w ogóle żyć, jechać, bo no nie ma takiej siły, naprawdę. Tam była taka temperatura, powyżej 450 stopni na pewno, i ten tłok momentalnie puchł z racji tego, że no głowa boli. Drugą sprawą jest tak, że olej, który tu był zastosowany, nie wiem co to jest za olej, ale to jest olej, który się nawet do końca nie spali, bo nie miał w czym się spalić. Za mało paliwa, za dużo powietrza, temperatura była wysoka, a ten olej po prostu jakiś, nie wiem co to jest za olej, bo nawet nie docieka, musiałbym zapytać klienta. Wiem, że czerwony, bo tego oleju to jest od groma. Wygląda mi to na jakiś, nie wiem, czy to jest miksol, czy co to jest, ale dobra, nie wnikam. W każdym razie na każdym oleju pojedzie, ale zalecany jest olej naprawdę pełny syntetyk do tego, żeby to działało. Moi drodzy, na dyszy 65 będzie wam się zacierał każdy silnik. Możecie nalać tonę oleju, on się będzie zacierał, on będzie stawał, on będzie zawsze się zacierał. Z racji tego, że temperatura jest za wysoka. Moim zdaniem uwzględnienie tej gwarancji mija się z celem, z racji tego, że zostało to zrobione z winy użytkownika, nie z mojej winy, ponieważ gdyby to był jakiś wadliwy materiał, wyszłoby to. Tym bardziej, że naprawdę ja na wszystko daję gwarancję, na tą naprawę dałem gwarancję na piśmie. Wysyłam gwarancję zawsze na piśmie do klienta, więc tak to ma wyglądać. No, co ja mam tutaj na gwarancji naprawić, skoro tutaj są błędy popełnione diametralne, takie oczywiste, gdzie jeszcze tłumaczyłem, że trzeba wymienić dyszę główną, bo inaczej ten motor nie pojedzie. Tak to niestety wygląda. Pamiętajcie, oglądajcie moje filmy, jest o regulacji gaźników i tak dalej, i tak dalej. Spauzuję na chwilę reklamę, bo szlak mnie trafi, ktoś się tak dobija, że za chwilę pęknę. Jestem z powrotem, przepraszam, miałem telefon od klienta, jakiś nerwowy klient dzwonił jak poparzony, no ale ja rozumiem. Ja też nie mam czasu, moi drodzy, odbierać tych telefonów, bo gdybym tak odbierał telefony, musiałbym nagrać film, to też zabiera czasu. Trzeba przeprowadzać naprawy, jak wiecie, nie jest to proste, jest nas tylko dwoje, mamy po dwie ręce, razem cztery, nie da się ogarnąć wszystkiego na raz. Naprawdę. Moi drodzy, widzę, że naprawdę będę musiał zrobić poważny materiał na temat jeszcze raz regulacji gaźników w silnikach, które mają zmienioną pojemność na większą, a też dotyczy to naprawdę takiego problemu, że niektórzy zmieniają pojemność z większej na mniejszą, z powrotem wracają do 50 i też jest problem. Zapominają o tym, że trzeba wymienić dyszę główną gaźnika, i tak dalej. I to samo dotyczy też tego, że po zmianie pojemności na większą. Dobra, moi drodzy, no to chyba byłoby na tyle. Ja będę musiał zadzwonić do klienta, uzgodnić z nim jakieś szczegóły. Myślę, że naprawię to klientowi w ramach gwarancji, bo naprawdę no... ja jestem człowiekiem, który zawsze pomaga, lubi pomóc i nie moją rolą jest to, żeby komuś coś zepsuć. Uświadomię go, wkręcę tu odpowiednią dyszę, wyślę ten silnik, musi to pracować, nie ma siły. Moi drodzy, wszystkiego dobrego życzę, lewa w górę oczywiście, lewa w górę, trzymajcie się. Jeszcze zostało nam trochę lata, ja myślę, że wrzesień i październik będzie jeszcze ciepły, będziecie mogli sobie fajnie śmigać. Jeśli podobał wam się film, może inaczej.
Tak powinienem. Jeśli wam się film podobał, łapkę w górę oczywiście. I jeśli nie, macie prawo oczywiście dać łapkę w dół. Ja mam prośbę do wszystkich ludzi, którzy tam próbują sobie coś napisać przykrego, hejtować. Nie trućcie się, bo to wam nic nie da. Jeśli macie jakieś frustracje, wyładujcie w lesie. W lesie jest dużo miejsca, nikt was nie zobaczy, jest cisza, możecie swoje jakieś tam mądrości wykrzyczeć i tak dalej. Ja dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że to już jest śmieszne. A najbardziej do powiedzenia mają ludzie, którzy liznęli gdzieś jakieś wiadomości na jakichś forach, coś tam poczytali. Może mają wiedzę teoretyczną, ale praktycznej żadnej. A uwierzcie mi, nie zawsze praktyka z teorią idzie w parze. Nie zawsze i to bardzo często się zdarza, to każdy wam zawodowy mechanik powie, czy to jest elektronik, czy to jest mechanik samochodowy, motocyklowy. Każda branża ma takie sprawy, że rzadko teoria z praktyką idzie w parze. Tyle mogę powiedzieć. Moi drodzy, subskrybujcie mój kanał, nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka, wtedy będziecie dostawali powiadomienia o każdych nowościach na moim kanale. Pozdrawiam jeszcze raz, wszystkiego dobrego. No i jeszcze raz lewa w górę. Śmigajcie.